Bardzo serdecznie, ja nazywam się Wolturus Panik i to jest Killing Floor oraz jest ze mną Wojtek. Siema. No witaj, witaj, dobra, gramy. Co to jest nas czeka? Z nami jeszcze jakiś Mexican Torka LOL. Walić go, nie znam człowieka. No, no właśnie. Oho, dobra, to jest pierwsza fala, tak? Tak. Dobra, walić tam. Trzeba ich tutaj dokosić. No, no trzeba, trzeba. Ale jak się mi nagra, to jak mi się tak dziwnie gra. Czego? Nie wiem, po prostu krępuje się przy tych zombiakach. Nie wiem. Jak to brzmi, krępuje się przy zombiakach. Nie, wiesz co? Dobra, ale... Wiesz co, nawet powiem ci, że lepiej się gra, jak jest więcej ludzi, bo wtedy masz więcej tych zombiaków. Na pewno jest ich więcej, jest trudniej, nie? No tak, a jak grają z tobą jacyś tacy ludzie nieogarnięci, to... Jak grają sobie ogarnięci, to zawsze możesz sobie ponabijać levelu, nie? No bo wiesz, oni szybko zginą, a ty masz więcej do zabijania. Ja nie mam pleców, bo nie widzę, jak się grubasa pakuje o brudę. Nie, nie ma. Znaczy masz, ale zdajmy ich wszystkich. Zdajmy się wszystkich, like a boss. Wiesz. Co? Używaj trochę granatów. Chociaż teraz to takie niezbyt konieczne. Waliłem tego granata, dobra. O co chodzi? O co chodzi? Łatar! Ej, wiesz co, dobra, jeden został, chodźcie do handlarza, nie zostaw, dobra. Nie zabijaj tego jednego, bo okay. Mam tam 50 metrów do przebiegnięcia. No trochę jest. No chwila tylko bieganie, nie? No z nożykiem to wiesz, sprint. A Kurczę. Tak w ogóle informacje, Killing Floor to był po pierwsze mod, a teraz to jest pełnometrażówka. No tak wszystkie jakby... przecież informacje będą raczej w opisie, nie? No tak, ale teraz to już jest pełnometrażówka, tak jakby, nie? Że co? No, że już to jest gra... Taka znaczy, już... no, tak, tak. Tak. Miał jako... wyjść mod taki, znaczy, no to jest mod praktycznie, nie? Ale... Ale no... Tu idzie, mój jest. Ten mod jest... Jest! O, jest. Dobra. Nie wiem, lovely co... Okej. Okay. Ty Sertigi dobra. Dobry? Brać go? Sertigi? Czekaj, Zar, jaką masz klasę? Aha, dobra, strzelca masz też. Dobija Digla, no. Digla, dobry. Bo ten, bo tu masz broń, którymi nabijasz level, nie? Na przykład strzelec tam musi strzelać w łeb, nie? Tam no, tak, ileś tam tak. Musi mieć... Naciśniesz escape, to tam masz określoną ilość strzałów w głowę, ile musisz wykonać, no, tak. Żeby mieć kolejny level. Na przykład ja mam teraz... mi brakuje. No to ja na przykład teraz dobiłem 5. level, nie? No. Musiałem 5000 strzelić. O, latareczka, fajnie. Ten, musiałem 5000 strzelić i mi... I mam coś takiego, że za na każdym respawnie... Po każdym respawnie właściwie mam ten... Mam ten karabin dźwigniowy. A, taka no, strzelba. No, karabin dźwigniowy, ale wiesz co ci muszę powiedzieć, że ja jakoś tak nie mogę zawsze heada trafić, jakoś tak niefortunnie. Nie mogę po prostu. Nie jestem w tym specjalistą jakoś, także chyba będę pakował w inną klasę, chociaż mogę pakować we wszystkie naraz, wiesz. No tak, właśnie, bo patrz, gram tym strzelcem, leczę ludzi i drugi level medykiem mi się odblokował. No. No. A może zabunkrujmy się gdzieś, co na to? Wiesz co, to jest właśnie taka mapa fajna, że nie trzeba się bunkrować, bo... Na tych mniejszych mapach ja tam zawsze jestem zwolennikiem takiego zestawu. Kusza plus dig. Wiesz, z tym biegam, a na takich małych mapkach to co zrobię? Nic nie zrobię. W sumie. Nawet kuszy nie użyję. O, jakiś slomo, widzę ładny hejt poszedł. No jeden. Ja muszę 4 nabić. Dobij. To cię klepie, poszedł. Jeden. Dobra, poszedł. A masz wszyscy. O, 2 już poszły, dobra. O ty! Trudno? Nie wiem, to znaczy zatoczyli mnie. Dojdziesz, znaczy tu będziesz miał w końcu taką wprawę, że ten. Że nawet nie musisz celować, żeby heady walić. To z czasem dojdzie. Ale Lesia, on zaraz zginie. Wiesz co? No to nie zginie, będzie więcej dla nas. Ty no, Daniu. Szczerze, ja to zawsze tak robię. Czekam aż zginął. Dobra, nie ginie. Chociaż się przywitał, to. O Jezu, mnie też od obozy. Ej, złapał mnie, ratuj mnie. Czy zero, zginę. Faa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 a
dalej. Ale pompa trochę ci powiem, no niedobrze. No znaczy, no grasz przecież drugi czy trzeci raz, no to... No gram, ale ta gra jest... A co do gry, to ja nie mam nic, wiesz, zawaliście się gra i w ogóle. Gra jest naprawdę fajna, jeśli chodzi o koop, ale no... Wiesz, a to kiedyś... Ja to też uznałem, bo w sumie podpatrzyłem, później ściągnąłem taką wersję non-steam. Wiesz, taką, żeby tylko na singlu móc grać. No, no, no za to uważaj.
i ten. I tak mi się spodobała, że po prostu, że kupiłem, nie? No tak, no ja kupiłem, bo ty mi poradziłeś. Ona tam była w tym. O, koleś wyszedł. No to dobrze. W sklepach tych, nisko tych takich, wiesz, jak Biedronka, ale wtedy nie miałem zamiaru tego kupować. I właśnie ty mi powiedziałeś, że na Allegro jest. No to... My ta sama cena, nie? Ale no. Tak. Zależy od internetu, też ile się będzie ściągać. No w sumie. Kurde, ja biegnę, oddalam się od handlarza. Może potrzymam. O, znalazłem jakąś broń. Dobra. 15 aby ich zostało, wiesz co, dlatego pobiegnę do handlarza, mam 215 metrów, to nawet bym nie dobiegł, naprawdę. No on trochę jest. Więc i coraz dalej jesteś, dobra. No ale po prostu okrążyć ten budynek jakoś, a boję się wchodzić do środka, to jest samobójstwo. Nie radziłbym. No, kurde, amunicja w Diglu mi się skończyła. A dla mnie Killing Floor ma taką charakterystyczną oprawę graficzną. No, niby mod, ale to ładnie wszystko wygląda. Tak, właśnie, to jest chyba na Unreal 3 robione. Engine. Dwa chyba bodajże. Albo trójeczce. Nie wiem, nie pamiętam, ale pamiętam, że jak czytałem dwa to, albo do trzy. Do czego to miał być mod? Jak mod? No, aha, nie, no to w sensie, że to miało być taka jak to się nazywa, no, taka samostójka. Wiesz, po prostu sam ten, że grasz po prostu... Grasz w oddzielną grę, nie? Gra bazowana na innej grze, na silniku innej gry właściwie, ale jako całkiem nowa gra. A to ale na jakiej właśnie o to chodzi mi? Bo ja no na Unrealu. Unreal Tournament 2, 3, nie. No to wszystko nie już wiem. Wiadomo, no dobra. Dobra, jestem od plaża, idę ich zabijać. Znaczy prawie. No tam 50 metrów to wiesz. Też będziesz musiał od razu biec. No. Tam rzucę kasy, bo pewnie już nic nie masz. No nie wiem, właśnie, no kurde, osaczyli mnie, no to co mogę. Trzeba się ruszać cały czas być w ruchu, oczy z tyłu głowy. Bo wiesz, dobra, bo to jest mogę tak, że... Mogę ubijać. Właśnie oni mogą cię złapać i wtedy jesteś obezwładniony, to tak trochę... Aha. Tyły jeszcze masz. No idzie. Jeszcze taki... Ale slow-mo! Ale heady, Bok. 7 ten skurczynek. Zabruję. Widzę właśnie, że dobra, tak w tych hedzikach ładnie. Ja to tak. Ja to bym wolał wziąć jakiegoś, nie wiem, kałasznikowa i powiedzieć. Komandos, mało osób musisz powiedzieć, że tu gra tym. O kurde, ja jestem 100 coś metrów. No, ale to dobiegniesz, dostanę ci za 30 sekund, ale dobiegniesz. Ile masz kasy? 200. Ile? 200, słabo. Wiesz, to sobie możesz zmienić od razu klasę, jak będziesz w sklepie. Na górze jest takie coś, talent. Tam naciskasz talent. Ale, na przykład na jaką? No nie wiem, od razu ja bym ci radził, jak chcesz strzelać z jakichś karabinów, to komando. Komando. Jest zaraz pod strzelcem. A myślę, czy strzelcem. Dobić, tak się zastanawiam, może jeszcze te 3 heady dobić, ile mi brakuje? No to no, dobić sobie, ale te 3 heady będziesz mógł dobić też jako komandos. Aha, i gdzie tu mogę zmienić to? No na górze talent. Po lewej na górze. Talent, okej, i... Komando. Komando. Wiesz co, wyrzucę ci taką fajną broń. Oj, nie to. No to też się przyda. Masz karabin. O, bullap, dzięki, to właśnie jest dobra. Dobra jest. To co, dobra. No mam amunicję do bullapa. Dobra, no to idziemy. O. A, kurde, jeszcze... A no w sumie muszę teraz zrobić na kamizelkę, bo to... Bez mam dużo kasy. Kurde, też mogłem sobie kuszę kupić teoretycznie. Ej, tu są tylko 3 na 4 fale. O, kurde, no tak. Teraz... O, stary. Dobra, ale nie, wiesz co? Dobra, mamy jeszcze takie 2 fale. Ale tu będą już teraz takie moby. Później będzie boss, patriarcha. Nie, jeszcze jedna, bo on jest tak 5 na 4 będzie. A. Gorzej jest ten. Weź, czekaj. Razem idziemy i ubezpieczam cię, a ja ciebie, bo teraz to już... Gdzie ty jesteś? Zdecydowo. Jestem. Chociaż teraz ten level wbiłem, to jest dużo obrażenia strasznie zadaje. 100 obrażeń więcej. 100% obrażeń więcej. Patrz. W łeb. Piła, Wiem. O, widzisz, ile mu życia odjąłem? Wystarczyło, że strzeliłeś. To jak ty to wziąłeś? No ja po prostu, co mówisz? Jak ty to nabiłeś sobie? No cały czas strzelałem heady, nie? O kurde. Od początku gry zresztą grałem tym strzelcem. A. Zrzucaj granaty może. Co, uważaj za tobą. Za tobą. O fuck. Dobra, spokojnie, to nie panikuj, czekaj, uleczę cię jeszcze. Okej, jak overuję. No dobra, spokojnie, idź już. O Boże, Siren. Ta papka, of, cukier, gdzie ty jesteś? Tutaj jestem, wiesz co? Okay. Jest piła, ten z krajką się chyba nazywa. No. Będzie...
Problem, rzucę mu tam granaty, dwa i w łeb od razu walę z digla. Ja ich pakuję tam też i granat zaraz pójdzie. O. Dobra, jest. O, fuck. Tylko, że jak mi się amunicja skończy do tego, do digla. To mi się co, może zacznę oszczędzać lepiej. A ja bym, weź mnie ulecz, proszę bardzo. Czy co, może rusz się stamtąd, bo tutaj tak stanąłeś w zagrodzie jak... Dobra, idzie kolejny Craig. Nie mogę go zabić, weź mnie ulecz. Czekaj, wiesz co? I tutaj wal granaty. Po jednym, jeden granat starczy. Rzuć. Poszedł, ale coś tak... Wiesz co? Dobra, poszedł. On zaraz zacznie biec w naszą stronę. Zaraz zacznie biec chyba. O, dobra, stoi. A dobra, uleczyłeś mnie, to ja szybko chodź. Tutaj zasnę budynek. Dobra, poszedł, zginął. No to fajnie. Od razu taka ulga, nie? No, naprawdę, bo to jest... nie wiem, czy wiecie, ale to jest ciężka postać ogólnie, ten... cała Craig. Ten... No, nie wiem. Znaczy, po prostu ja mówię na niego piła czasami, no jak tak. Się przyzwyczaiłem. Ale jest cholery ciężki, panie. O, ten med też. Właśnie, a dobra, head mu poszedł. Dobra, idziemy szybko, o kur... tak daleko. No, a mam... o nie. Ale mam 1260, fajnie. Ja mam 4200. To pyrniesz tysiaka. No spoko. Kupię sobie aby kuszę i ten, i tyle. I uzupełnię wszystko. W sumie dobrze, że mniej fal, to nagranie będzie krótsze, bo to też jak dłuższe jest, to nie wiadomo, czy ktoś będzie oglądał do końca, wiesz, jak to właśnie. Jest. Właśnie. Tylko ten, gorzej z tym, gorzej jak będzie za krótkie, bo to ile my gramy w ogóle ze... No, tego ci dokładnie nie powiem, nie wiem. Ale nie wiem, tak około 20 minut, gdzieś, nawet nie patrzyłem, kiedy zaczęliśmy. Tak, coś takiego chyba. No dobra, no to szybko, trzeba wchodzić, kupować i wychodzić. W Mac AK-47 kupuję. Chcesz kasy, bo już mam. No dawaj. Money, dobra. I co kupować dobra. Szybko, AK? AK jest do dupy. To co? Dobra, kupuj AK. M4. AK, dla twojej klasy, no kup AK. M4 kupiłem. Dobra, wiesz, kupuj wszystko, no, wymaksuj sobie. Dobra, zmaksowałem. Dobra, ostatnia, znaczy właściwie przedostał. Patrz, już to idzie. Jakie mam, kurde, towarzystwo. Oho. Oho, złapał mnie. Już coś mi złapało. Nie, to siren po prostu krzyknęła. Sirena. O, muzyka, czujesz, no? Czujesz? No, słyszę trochę. No nieważne, ja tu mam czwóreczkę. Oj, akurat teraz muszę przeładowywać, no niedobrze. Nie wiem, ja tam zawsze w tej grze byłem przyzwyczajony do korzystania z pistoletów, nie wiem. To jest jednak taki specyficzny. Dobra, chodź, cały czas w ruchu, pamiętaj. No pamiętam, bo się. Się skończy jak ostatnio. No. Wtedy też w sumie prawie sam zginąłem. Ładny head, ładny. Tutaj idzie. Dobra. Wow, ty! O, fuck. Nie lubię tych pajączków, kurde, one są takie jak... O. No. Cholery. A, szujo. Dzięki. Nie, spoko. A może to jest do dołu jakieś wyjdźmy? Nie, tutaj ja, dla mnie w tej grze to pomieszczenia to są, to jest po prostu samobójstwo. Okej. Okay. Pamiętasz, to ja z tobą grałem, czy wtedy z Marcinem? Nie mam pojęcia. Kiedy? To Patriarcha tu już był na tej mapie właśnie. A, to na tej nie grałem z tobą. Byliśmy w budynku i po prostu tak nasz wyrżnął. Znaczy ja tu raz grałem z jakimiś kolesiami, to pierwszy raz bodajże grałem i się schowaliśmy w budynku. I tak, ja stałem przy drzwiach oczywiście, bo byłem taki nieogarnięty totalnie, stałem przy drzwiach od razu, super zadowolony, dobra, i tu mam takich, kurde, kolesi, no wiesz, uzbrojonych po zęby, dobra, ja tam nie wiedziałem jeszcze co za bardzo kupować, miałem nieodpowiednią klasę, broń dla nieodpowiedniej klasy, i wiesz, byłem ucieszony, stoję przy drzwiach, nagle jeb rakieta w drzwi, ja od razu zginąłem. No, Bloody Youngs, jakieś osiągnięcie odblokowałem. Dołączył jakiś Lord Tenshi i grałem z nim już. A ja nie znam człowieka. Grałem. Chodźmy powoli do handlarza. No właśnie, bo no, już tylko 15 zostało. Boże, jak to szybko leci. 14. No, wyszedł od razu. Przeładuj. Dobra, nieważne. Chodź z nożyka się pocisnę, łeb mu odciąłem, no i dobra. Dobra, zapierdzielamy teraz do tego. Bo mi złapie zaraz. O, Jesus Christ. O, skończyłem się amunicja do digla, o, mam jeszcze pistolet. Dobra, chodź, nie zabijaj, bo tu już ostatki. No tak. Już go nie zabijaj. Idziemy do handlarza i... Ale mi się już spać chce, Boże.
Ja się stałem gdzieś tak o 10 bodajże. No ja też właśnie i tak jakoś. Ale i tak. Wczoraj mi się chciało, to mnie trzymali na gardłu. I ten i dupa. Dobra. Dupa blada. Wiesz co, ja teraz sobie zmienię klasę na tego, na specjalistę wsparcia i kupię sobie takiego zajebistego shotguna. No, on to jest najlepszy na patriarchę dla mnie. A12. Wiesz co? Ile masz kasy? 1254. Co tu na patriarchę wziąć? Dobra. M4 to jest tak sobie, ci powiem, na patriarchę. Sprzedasz to, zmienisz klasę na specjalistę wsparcia i kupisz sobie A12. Okej, okay, ale tak jedno pytanko, jak sprzedać broń w KF-ie? Zaznaczasz ją na tej liście, gdzie masz swoje bronie, nie? No. Na górze masz sprzedaj broń. Zaznaczasz, naciskasz raz na broń, zobacz sobie. Dobra, wchodzę. Mam taktyczne i teraz biorę M4. Naciskasz i na górze jest sprzedaj broń. No tak, dobra, sprzedałem. Dobra, specjalista wsparcia, talent. Dobra. I broń strzelba AA12. To pewnie nie masz kasy, to ja ci będę musiał dać, ale dobra, spoko. To czekaj, dawaj szybko kasę. Dobra, już. Kupuj AA12 się nazywa. Widzisz? Strzelba AA12 jest. O fuck, brakuje mi jeszcze. Ile? Bo nie mogę jej mieć, ej, czego nie mogę jej mieć? Może masz coś w ekwipunku jeszcze ciężkiego? Bulapa sprzedaję. Dobra. Przedno, właśnie. No i kupuj. Masz? Mam. Dobra, i amunicję uzupełni wszystko, co możesz. Dobra. No to już są nasze ostatnie. Maka 10 kupić, co? No nie wiem, tam jak chcesz, rób co chcesz. Kupię na wszelki wypadek. Ja tam mam digla jeszcze na wszelki wypadek. Dobra, to jest zajebiste, z tego napieprzamy do niego, może padnie. Okej, no tak, w sumie. Ale to ja na razie z Maka na patriarchę sobie zostawię. Ale to już patriarcha teraz się pojawi. A no i tak, dopiero, aby on dopiero jest. Jak ucieknie. Może, znaczy najlepiej bo jakby nam nie uciekł. Ej, on jest tu już obok nas. Gdzie? O tu! Za tym sklepem. Patrz, faktycznie, wali z karabinu. Fuck. Wycofuj się. Chowamy się. Chodź, szybko, tutaj. Do budynku? Nie. Dobra. Czekaj, tylko nie bądźmy w kupie. O, idzie, dobra, idzie, patrz, wal. Dobra. Patrz. O kur... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ucieka. Ucieka walony. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, mniejsza z tym. Ja też nie wiem, gdzie on jest. Ucieka tak, po prostu. Wiem. No tak, koleś sobie teraz wbił od razu na patriarchę i będzie miał taktyczny M9M i wiesz. Kurde, gdzie on... Oj, tam coś... Aha, to są te na razie, dobra. Dobra, na razie ich pozabijamy normalnie, bo to są teraz potworki, jeszcze ich jest 11. Wow! Dobra, spokojnie, strzelaj. Ale się wystraszyłem. Idzie. No, patrz co mnie gówno, takie gówno mnie trzyma. Dobra, szybko, wchodzimy do domu za nim. W środku jest. Wiesz, to jest chyba głupie samobójstwo. Junie, patrz, wal. Patrz, yes! Ładnie. O to chodzi. Teraz to wiesz, mogą klocy. Jest! O tak, dobrze. Patriarcha nie żyje. Fajnie. No i przenagranie i już tyle ten. No. Sukces. No i... Dobra, to co? Żegnamy się. No tak. Dobra. No to... Kończymy. No. No to żegnajcie. Trzymajcie się, cześć.